Wiesz, oni mogą oceniać mnie na różne sposoby, tylko oceniają mnie sportowo, nie oceniają mnie jako człowieka, bo nie masz do tego prawa, bo sam leżałeś w krzakach pod redakcją, pobity przez... W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was kilka słownych pojedynków między dziennikarzami a piłkarzami, gdzie w trakcie rozmowy padają naprawdę mocne słowa. Ja mam na imię Mateusz, a Wy oglądacie Boisko Prawdy. Zdradzę Wam, że na sam koniec tego materiału przygotowałem dla Was bonusową wypowiedź pewnego sportowca, który nie jest piłkarzem, ale jego dyskusja z dziennikarzem była na tyle emocjonalna, że koniecznie musicie to zobaczyć. Dlatego oglądajcie do samego końca. Zaczynamy z wysokiego C, bo od wypowiedzi Czesława Michniewicza. Bo my tego wywiadu nie oglądaliśmy, bo już mieliśmy swój program, ale tam podobno coś ostro pojechałeś na udryś, coś w wywiadzie z TVP. Co tam nie, się wydarzyło? Nie, Krzysiek, bo wiesz, ja rozumiem, że ktoś może być negatywnie zastawiony do mnie, do człowieka, wiadomo, grupa tych gredo, że tak powiem, tu Zimek i ta ekipa, Kołodziejczyk, czy ten tutaj, ten Kurowski cały, no wiadomo, ten Stefan, wiesz, nawet, wiesz, to mokra koszulka spocona, tak, to, wiesz, oni mogą oceniać mnie na różne sposoby, tylko oceniają mnie sportowo, nie oceniają mnie jako człowieka, bo nie masz do tego prawa, bo sam leżałeś w krzakach pod redakcją, pobity przez morza, męża, zadanej, ale nikt się do czego zwiedzam, wiesz, nie oceniam jako człowieka. I my wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie nie zagra. To pierdolę głupoty. I to jest, kochany selekcjoner reprezentacji Polski. Taki ma być, tak jak Luis Enrique w Hiszpanii. Brawo, Czesiu! Gonić dupo! Nie bierzemy jeńców, nie bierzemy, nie? Po tej wypowiedzi wielu kibiców uznało, że w końcu fajny polski trener, który bardzo prostym językiem mówi o tym, co myśli i co mu się nie podoba. Ale też wielu kibiców uważało, że takie zachowanie nie wypada trenerowi polskiej reprezentacji. Tym bardziej wywlekając prywatne historie dziennikarzy na antenie, gdzie na żywo oglądało to kilkadziesiąt tysięcy widzów. Nawet jego dobry przyjaciel Stanowski próbował mu przerwać, bo wiedział, że to, co mówi, nie jest dla nikogo dobre. Leżałeś w krzakach pod redakcją, pobity przez morza, męża zadanej. Po kilku miesiącach Michniewicz chyba zrozumiał swój błąd i na wizji przeprosił dziennikarza. Dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby pan dzisiaj mnie zapytał, że skład się dowiedzieli zawodnicy w autobusie, to bym to zamienił w żart i z tego miejsca nic nie zaszkodzi, jak powiem, że to była moja wina i złe emocje zagrały, także przepraszam. Lepiej późno niż wcale, ale to już było, tego nie cofniemy. Zostając w klimatach polskiej reprezentacji, chciałbym Wam teraz pokazać, jak Wojciech Szczęsny przez 2 minuty wyjaśnia dziennikarza Canal Plus. Ostatnie 2 lata, może nawet troszkę więcej, to jest taka niepewność. Jesteś coraz bardziej dojrzałym piłkarzem, coraz bardziej dojrzałym człowiekiem. Czy on opuścił jakiś mecz ligowy? Nie, ale chodzi mi o sam fakt, że gdzieś cały czas są dywagacje. Szczęsny zostanie w Romie, nie zostanie, przejdzie do Arsenalu, nie przejdzie. Jest inaczej niż w poprzednich latach. To chciałem zapytać tylko, czy, bo może rzeczywiście, tak jak odpowiadasz, zacząłeś odpowiadać, nie masz z tym żadnego problemu i znaczy, chciałem zauważyć, okay. że jak sam powiedziałeś, są dywagacje. Ja tych dywagacji nie prowadzę, tylko ty między innymi. Zmienia się to, co ty piszesz, a nie to, co ja robię, bo ja robię to, co robię i robię to coraz lepiej. Nie wątpię w to. Czyli nie masz z tym żadnego problemu, że... Mówisz, że nie wątpię, a przed chwilą powiedziałeś, że się zmieniło i są dywagacje. Bo jednak nadal się będę trzymał tego, że w ostatnich kilkunastu miesiącach jest o wiele więcej głosów, ale również płynących od trenerów, tak? Nie grasz w każdym meczu, tak jak było w Arsenalu. Tak? Na jeden. No teraz, czekaj, na pewno nie grałeś w jednym z... Lidze Europy, Zastrum. Lidze Europy, tak. Mhm. Rozumiem, że to było zgodne z planem, tak? Tak, tak samo jak w czwartym zespołu. Ja wiem, że to fajnie brzmi, Wojtek Szczęsny nie zagrał w meczu, bo trochę... Wcale dla mnie to fajnie brzmi. Głupszy jest to artykuł napisać, Wojtek Szczęsny nie zagrał w meczu, bo 3/4 zespołu odpoczywało i ma na tyle pewną pozycję, że nie musi grać w meczu, który jest wygrany przed meczem. Ja wiem, że to jest coś fajnie pisze, ale... Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Zmienia się to, co ty piszesz, a nie to, co ja robię. Znaczy ja akurat stosunkowo niewiele piszę, ale...
Ale rozumiem, o co ci chodzi. Rozumiem, że adresujesz to do wszystkich nas dziennikarzy. Nie, chciałem tak zapytać już na zupełnie serio. Czyli rozumiem, że czujesz się mocno, silnie i uważasz, że to jest taka, że jest to normalny stan rzeczy, prawda? Kolejna faza w twojej karierze. Dziennikarz miał wiele okazji do wycofania się z tej dyskusji, ale nie zrobił tego. Natomiast później zrobił coś zupełnie innego. Stworzył szkolenie o nazwie Mistrzowskie Wystąpienia Publiczne, gdzie za 249 zł możecie się dowiedzieć, jak mówić i jak być przygotowanym. Mam jednak nadzieję, że wy jesteście przygotowani, aby wcielić się w rolę menedżera piłkarskiego i poprowadzić karierę swojego piłkarza w grze Football Team. Możecie go trenować, upgrade'ować otwierając paczki i oczywiście brać czynny udział w meczach. Dodatkowo mamy nasz własny klub Boisko Prawdy i możecie do nas dołączyć korzystając z linku podanego w opisie, który dodatkowo da wam 200 punktów energii na start. Nie wiem czy pamiętacie, ale ponad 11 lat temu w mediach pojawiła się duża dyskusja, czy Kuba Błaszczykowski nadal ma być kapitanem reprezentacji Polski. I z tego powodu media bardzo często zadawały mu jedno to samo pytanie, na które Kuba cierpliwie odpowiadał, aż w końcu nie wytrzymał, gdy jego zdaniem Tomasz Włodarczyk przeinaczył jego odpowiedź. To może inaczej, ty byś chciał dalej być kapitanem reprezentacji Polski? Oczywiście, wydaje mi się, że to dla każdego jest duże wyróżnienie. Nie, bo jak słucham tego pana, który zadaje pytania, to mam... Jak mam z wami rozmawiać? Wracając do tego, co tutaj pan robi, jeżeli chcecie, żebyśmy siebie szanowali, to niech kolega szanuje też mnie. Zadając mi pytanie przed chwilą, czy chciałbym zostać kapitanem, odpowiedziałem na to, że decyzję podejmuje trener, a teraz mówi, że powiedziałem, że chciałbym zostać kapitanem. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Czy to, tak działają media? Nie możemy odpowiadać za pytania innych, Kuba, no. Nie mogę odpowiadać za to, że daje wszystkim wywiad i ktoś robi coś takiego. To jest w pewnym sensie nie fair. Bo później jest to przedstawiane w mediach tak i później każdy z nas nie do końca jest przedstawiany tak, jak jest naprawdę. Dlatego wydaje mi się, że wy też, jako dziennikarze, jeżeli chcecie, żebyśmy mieli normalny kontakt, to powinniście też w pewnym sensie powiedzieć koledze, że tak się nie robi. Niestety to jest nie fair. A teraz, zgodnie z obietnicą daną na początku materiału, bonusowa wypowiedź autorstwa tenisisty Jerzego Janowicza, który bardzo zdenerwował się na jednego z dziennikarzy i na poziom polskich mediów sportowych. Posłuchajcie. Ja do ciebie mam pytanie, bo wspomniałeś o oczekiwaniach. Faktycznie, może one faktycznie są za duże trochę, za wysokie, bo oba te mecze, czy dzisiejszy, czy poprzedni z Australią, pokazały, że no, do tych drużyn, które z grupą światową są obyte, które występują w niej no, prawie że co roku. No, przegramy wyraźnie. To nie jest tak, że to decydowała jedna piłka w piątym pojedynku. Może po prostu my za wysoko podnieśliśmy poprzeczkę i po prostu no, nasz tenis polski stał się po prostu na grupę pierwszą. Kiedy nie podnosimy poprzeczki? W każdym sporcie podnosimy poprzeczkę. Jesteśmy generalnie absolutnym, nie wiem, no, krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym, nie ma perspektywy dla nikogo. Studenci studiują tylko po to, żeby z tego kraju wyjechać. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudka musi trenować za granicą. To czemu macie tego oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na ten kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania. No to już nie śmieszne. Każdy ma jakieś oczekiwania, każdy jakiś, nie wiem, przeżyjcie generalnie to, co sportowcy przeżywają. Nie ma żadnej pomocy w żadnym sporcie i w żadnym zawodzie. Każdy musi orać i wyrywać w sobie, żeby coś osiągnąć. Ale chcesz powiedzieć, żeby przygrać ten mecz? No bo z tego mogą mieć wrażenie, że masz potencję do nas. Nie. Czytam wasze artykuły, się śmiać, co tu piszecie. Oczekiwania. Jakie macie oczekiwania? Kim jesteście, że macie oczekiwania? Oczekiwania może mój trener, który poświęca całe swoje życie. Mama, tata, a nie wy. Nasze czternicy. Co nasze czternicy? Ale dobrze, dziękuję bardzo. Do we have some questions in English, maybe? Mój trener, który płacze, jak przegrywam. Ja mam prośbę, żeby nagrali to poziomowe pytanie. Bo to było do niego pytanie. Oczekiwania. Co takiego robicie, że możecie mieć oczekiwania bez nas? Co robicie? Siedzicie nas, krytykujecie nas to. Co robicie? I potem macie oczekiwania?
Nie to pochwalimy. Radku, zechcesz odpowiedzieć na pytanie? Chciałem tylko zauważyć, że jak któryś z naszych zawodników dochodzi do finału, to, to artykuł jest przegrana w finale. Jak ktoś osiąga sukces, no to jest... Bo teraz trzeba stworzyć generalnie przez całą karierę. A śmiecia i zero można stworzyć w jeden mecz. W naszym kraju. Ja powiem, że się ogólnia. Ale co nie ogólniać? Co? Tak to wygląda. I tym sposobem dochodzimy do końca całego materiału. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejną część piłkarzy kontra dziennikarzy, to zostawcie łapkę w górę i dajcie mi o tym znać w komentarzu, a wtedy z przyjemnością przygotuję kolejny odcinek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.